Języka angielskiego uczę się od podstawówki, ale prawdziwy progres zacząłem odnotowywać wówczas, kiedy to troszkę w gimnazjum, więcej w liceum, a już naprawdę mnóstwo na studiach, zacząłem wykorzystywać język angielski w swoim życiu. I o tym, jak to wyglądało, jak to zrobiłem i jak nadal to robię oraz z jakich 7 narzędzi do angielskiego korzystam codziennie, opowiem w dzisiejszym nagraniu. Miło mi powitać Was znów na językowej siłce, jeśli jeszcze się nie znamy. Ja nazywam się Patryk i wierzę, że nauka języków może być przyjemnością i w tym miejscu chcę zaznaczyć, że akurat z językiem angielskim jestem już po tylu latach na poziomie mocno zaawansowanym. Dlatego narzędzia, z których ja korzystam codziennie, niekoniecznie muszą się sprawdzić u początkujących, ale umówmy się tak, jeśli pod tym filmem na YouTubie będzie 250 łapek w górę lub więcej, to przygotuję też oddzielny wideo poradnik dla osób, które są obecnie na wcześniejszym etapie swojej przygody z nauką angielskiego. Mówiąc wprost, moja historia nauki języka angielskiego to historia zamieniania języka polskiego na język angielski w różnych sferach mojego życia. Oczywiście nie całkowicie, ponieważ mieszkam w Polsce, moja żona jest Polką i pracuję w zasadzie głównie po polsku i szczerze mówiąc uwielbiam nasz język, ale muszę przyznać, że dużą część życia przeżywam po angielsku. Z czego to wynika? Cóż, język, również angielski, jest narzędziem, a to jak możemy wykorzystać dane narzędzie zależy od tego, jakie jest jego środowisko i jakie daje ono, czyli narzędzie, ale środowisko w sumie też, możliwości. Angielski jest językiem światowym oraz stał się językiem transferu wiedzy, co dla mnie najważniejsze, i informacji w tak wielu dziedzinach, że jako narzędzie jest nawet bardziej funkcjonalny niż scyzoryk z 30 funkcjami. Wiecie, to bardziej jak w tej bajce, gdzie Inspektor Gadżet mógł sobie robić jakieś szalone rzeczy i na wszystko miał rozwiązanie. Tak ja się trochę czuję, kiedy właśnie mogę korzystać w życiu z języka angielskiego w podróży, w biznesie czy w edukacji. Zagrajmy w grę. Zastopujcie na chwilę ten film i pomyślcie, a najlepiej napiszcie krótki komentarz po polsku lub po angielsku o tym, jaki jest Wasz ulubiony sposób na naukę angielskiego. Sprawdzimy na koniec, czy Wasze sposoby pokrywają się z którymś z moich 7 sposobów i myślę, że mój ulubiony, czyli ostatni punkt 7, z pewnością również Wam jako językowym siłaczom bardzo się spodoba. Sposób numer 1. Mówienie do siebie po angielsku. Dlaczego mówienie akurat do siebie? Tak jak wspominałem, mieszkam w Polsce, w Warszawie, większość moich znajomych to Polacy, a działając w językowej siłce pracuję głównie po polsku. A zatem, choć oczywiście zdarzają się okazje do rozmów po angielsku z ludźmi po prostu czy to w Warszawie, czy to tak jak ostatnio, kiedy spędziłem prawie miesiąc w USA i Kanadzie, to mimo wszystko najczęściej po angielsku rozmawiam z samym sobą, chyba że chodzi o pisanie. Ale jeśli chodzi o takie mówienie, to najczęściej z samym sobą, bo też rozmawiam z samym sobą bardzo, bardzo często. O czym i po co? O życiu, o biznesie, o planach, o nauce języków. Zazwyczaj wygląda to tak. Idę na spacer i zaczynam mielić jakiś temat w głowie, a ponieważ zauważyłem, że robienie tego po angielsku daje mi inną perspektywę, no to rozmyślam po angielsku. Od rozmyślania przechodzę do mówienia, oczywiście jeśli nie ma nikogo wokół, ale zazwyczaj tak rzeczywiście jest na spacerach, że jestem sam. Więc mówię do siebie na głos po angielsku i ustalam ze sobą na przykład za i przeciw danej decyzji, która jest dla mnie ważna i którą potrzebuję właśnie rozpatrzeć z wielu różnych perspektyw. Tudzież obmyślam sobie plan, czy też mówię do siebie na głos na temat planu działania w nowym projekcie. Przyznaję też, nie zawsze robię to po angielsku, bo często jest to też hiszpański czy inny język, który mam na odpowiednio wysokim poziomie, aby być w stanie to robić, ale więcej chętnie opowiem w oddzielnym filmie, jeśli ten sposób na ćwiczenie mówienia jest dla Was ciekawy. Sposób numer 2. Korektor na ramieniu, czyli Grammarly. Na temat właśnie między innymi tego narzędzia nagrałem oddzielny film, w którym opowiadałem o 3 sposobach, jak wykorzystać narzędzia AI, narzędzia sztucznej inteligencji do nauki języków, dlatego powiem tu tylko i aż tyle. Niezależnie od poziomu, każdemu i mi również zdarza się popełnić błąd w pisaniu, czy to po polsku, czy po angielsku, czy po hiszpańsku, czy w dowolnym innym języku, dlatego zawsze mam zainstalowaną wtyczkę Grammarly, która pomaga mi kroczek po kroczku wyłapywać błędy, na przykład ortograficzne, i szlifować moje pisanie po angielsku, czy to pisanie maili, czy czatu ze znajomymi, czy jakichś dłuższych form, które też zdarza mi się pisać, pamiętnika, notatek, czy też właśnie ustalania czegoś z samym sobą na piśmie, a nie poprzez mówienie. Grammarly proponuje mi za każdym razem poprawne rozwiązanie i ewentualnie wyjaśnia, dlaczego powinienem był napisać tak, a nie inaczej. Sposób numer 3.
Kindle i czytanie książek po angielsku. Jeśli mam być szczery, przeczytałem w życiu tak pół książki po polsku. Znaczy na czytniku, nie tak ogólnie. Po zakupie czytnika dostałem jakiś darmowy dostęp do biblioteki z książkami po polsku i tuż po zakupie czytnika podpiąłem tam moją kartę, pobrałem kilka polskich książek, żeby móc po prostu czytać również po polsku. Ale potem okazało się, że pomimo tego, że miałem podpiętą kartę, to czegoś tam nie zsynchronizowałem na samym Kindle i nagle te książki wszystkie mi zniknęły z urządzenia. Uznałem więc, że w sumie wolę sobie kupić jakieś książki w sklepie Kindle i wolę mieć je na zawsze na czytniku, a że większość książek jest tam po angielsku, no to cóż, czytam w oryginale. Przede wszystkim na tematy psychologiczne, biznesowe, filozoficzne, geograficzne oraz historyczne. Aktualnie czytam książkę 1491, w której autor opisuje najnowsze odkrycia archeologiczne dotyczące tego, jak wyglądały obie Ameryki przed przybyciem Kolumba i Europejczyków. A w sumie według tej książki wyglądały kompletnie inaczej niż uczono nas w podręcznikach historii, ale to temat na ewentualny inny odcinek. Faktem jest, że czytam przede wszystkim po angielsku. Na moim poziomie rozumiem 99,5, może 7, może 9% słów, czyli coś nowego zdarza się raz na stronę, czy raz na kilka albo i kilkanaście stron, zależnie po prostu od tematu książki. Kiedy zdarzy się coś, czego nie rozumiem, to korzystam z angielsko-angielskiego słownika w Kindlu, czyli nowe słowo wyjaśnione jest za pomocą prostszych słów, ale też po angielsku. Te słowa zapisują mi się w takim folderze sprawdzonych słów z danej książki w Kindlu, ale jeśli mam być szczery, akurat w przypadku angielskiego łatwo jest mi szybko zapamiętywać te nowe elementy wiedzy, bo po pierwsze nie jest ich zbyt dużo i wyłapuję je z kontekstu, szczególnie, że powtarzają się bardzo często wiele razy w jednej książce. Nie mam po prostu wystarczającej motywacji, aby tworzyć sobie dodatkowo fiszki z tymi słowami, co robię przy innych językach, które mam na trochę niższym poziomie, a przy angielskim po prostu nie mam też czasu i energii, żeby to dodatkowo jeszcze robić. Tym bardziej, że rzeczywiście słowa, które najczęściej potrzebuję sprawdzić, to są słowa, które są specjalistycznym słownictwem z danej dziedziny, więc raczej się po prostu w takiej książce powtarzają, tak jak tutaj na przykład słowa z archeologii. W tym miejscu chciałbym dodać, że poprzez książki na Kindle, tak jak mówiłem, uczę się i czytam choćby po hiszpańsku. W tym języku czytałem ostatnio książkę w sumie w podobnym temacie co to 1491, bo Sapiens Harariego, po portugalsku, po włosku czy po niemiecku, a z nieoczywistych zakupów sprawiłem sobie nawet ostatnio w jakiejś promocji książkę po katalońsku. Z ciekawości, ile zrozumiem, znając hiszpański i francuski, ale w sumie nie wiem, jak znaleźć i pobrać na Kindle słownik katalońsko-angielski lub katalońsko-hiszpański. Każdy z tych dwóch by mnie zadowalał, więc jeśli wiecie, jak to zrobić, to możecie mi napisać, choćby w wiadomości prywatnej na Instagramie. A jeśli chcielibyście zobaczyć film o tym, jak uczę się różnych języków poprzez książki na Kindle w taki bardziej wyrafinowany, bardziej złożony sposób, gdzie robię tam więcej różnych ciekawych rzeczy, żeby te elementy rzeczywiście zapamiętać, to dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, że chcielibyście zobaczyć właśnie taki film, jak uczę się języków poprzez czytnik i czytanie książek i jaka jest taka moja rutyna, procedura, jak dokładnie to robię. Sposób numer 4. Skoro jesteśmy przy czytaniu, to czytanie newsletterów i artykułów na inspirujące mnie tematy. Czytam garstkę newsletterów amerykańskich i brytyjskich twórców, jeśli chodzi o język angielski. Garstkę, ponieważ na więcej zwyczajnie nie mam czasu. Jest to może 5 osób, głównie w dziedzinach takich jak psychologia, zdrowie oraz biznes online. I czytam osoby, które w newsletterach realnie coś piszą, a nie, że są takie newslettery na zasadzie: ej, cześć, nowy film wyszedł albo nowy podcast wyszedł. Po prostu czytanie tych newsletterów daje mi szerszą perspektywę dotyczącą trendów w edukacji na świecie, głównie tym oczywiście anglojęzycznym, oraz możliwość zdobywania specjalistycznego słownictwa po angielsku dotyczącego edukacji, czy biznesu online, czy też psychologii. I to też dobry moment, aby zaprosić Was do mojego newslettera. Wiem, że też pewnie macie ich bardzo dużo, niemniej zapewniam Was, że to nie będzie taki kolejny newsletter od promki do promki, albo jakieś informacje typu: ej, wyszedł nowy film, tylko są to takie listy ode mnie, gdzie w każdą środę około 18 wysyłam przemyślenia o mojej nauce, wysyłam taką pigułkę wiedzy dotyczącej nowych metod, nad którymi pracuję, narzędzi, z którymi się uczę, moje rzeczy, które polecam, które tworzę. Czasem na bazie newsletterów powstają choćby filmy i podcasty, ale najczęściej wszystko najpierw jest rzeczywiście w newsletterze, więc link do zapisu na newsletter w opisie odcinka, tuż obok linku na temat kursu Język w Rok.
Sposób numer 5. Oglądanie YouTube'a oraz Netflixa, a także słuchanie podcastów po angielsku. Odnośnie nauki języków na Netflixie i YouTube'ie, to zachęcam do znalezienia na moim kanale filmu o sekretnym dodatku do Netflixa i YouTube'a, który umożliwia oglądanie z napisami po polsku i angielsku jednocześnie, co z kolei ułatwia skupianie się na fabule i języku jednocześnie. A jeśli chodzi o mnie, rzeczywiście, podobnie jak w przypadku newsletterów i artykułów, oglądam dużo treści po angielsku, choć akurat jeśli chodzi o angielski, nie korzystam z tej wtyczki, polecam ją Wam, jeśli jesteście na przykład na poziomie średnio zaawansowanym czy ambitnym początkującym. Ja po prostu nie korzystam z żadnych napisów przy języku angielskim, oglądam w pełni w oryginale. No i też w przypadku YouTube'a ten zakres tematyczny tematów, na które oglądam filmy, jest dużo szerszy niż choćby newsletterów i poza wspomnianymi wcześniej tematami, często są to też geografia, giełda i finanse, czy też piłka nożna i wiele rzeczy, które danego dnia akurat wydadzą mi się interesujące. Jeśli chodzi o podcasty, lubię choćby podcast Hubermana o zdrowiu i psychologii, podcasty Ryana Holidaya i Aliego Abdala i nie muszę chyba dodawać, że moich ulubionych twórców obserwuję też na Instagramie, gdzie oczywiście na Instagramie, w sumie na Twitterze też od niedawna, gdzie też jest już językowa siłka, natomiast tam oni też oczywiście tworzą po angielsku, ale aby nie powielać tego samego tematu, no to nie będę teraz tworzył nowego punktu, że uczę się angielskiego poprzez kontakt z angielskim w social mediach, to uznajmy, że mamy też przekazane, więc przejdę do rzeczy mniej oczywistej, a być może dużo bardziej interesującej. Sposób numer 6. Kursy po angielsku. Platformy Coursera, Masterclass oraz kursy online anglojęzycznych twórców. Jak nie trudno się domyślić, skoro uwielbiam uczyć się nowych rzeczy i nauczać nowych rzeczy, to staram się też w wolnym czasie realizować zarówno płatne, jak i bezpłatne kursy online. Robiąc to po angielsku, mogę upiec w sumie aż 4 pieczenie na jednym ogniu. Szlifuję angielski, to raz. Mam perspektywę światową, a nie lokalną, co częściej bywa plusem niż minusem, to 2. Uczę się nowych rzeczy, to 3. Oraz uczę się, jak inni nauczają rzeczy i mogę szlifować swój warsztat edukatora, to 4. Czego się uczę? Różnie, od kursów z lingwistyki i historii prezydentów Stanów Zjednoczonych poprzez masterclass o eksploracji kosmosu i komunikacji, aż po kursy o efektywnym pisaniu krótszych i dłuższych treści. Z jakich platform korzystam? Idąc od tych najbardziej płatnych, że tak to ujmę, są to oczywiście kursy online moich ulubionych anglojęzycznych twórców, gdzie oczywiście każdy twórca wybiera jakby cenę dla swojego kursu. Wcześniej też korzystałem ze Skillshare'a, czyli podobnego narzędzia, tylko że tam wiele różnych kursów jest od wielu różnych twórców i po prostu mamy opłatę miesięczną, ale z tego zrezygnowałem, ponieważ przerzuciłem się na Masterclass, o czym za chwilę, a także korzystam z darmowych kursów na Coursera. O każdym z tych narzędzi można opowiadać bardzo dużo, w sumie robię to w module na temat nauki poprzez rozumienie ze słuchu w kursie Język w Rok, ale teraz powiem tylko króciutko, że na Coursera można znaleźć dziesiątki darmowych kursów oferowanych przez uniwersytety ze świata. Nie tylko po angielsku, ale głównie po angielsku, choć są też kursy, czy to po hiszpańsku, czy po portugalsku, czy po chińsku, czy po francusku i większość z tych kursów jest darmowa, a płaci się jedynie za opcjonalne certyfikaty. Uczyłem się w ten sposób choćby przed wyjazdem na Alaskę o Arktyce, tak z ciekawości, czy też o lingwistyce bardziej praktycznie pod kątem językowej siłki oraz o wielu, wielu rzeczach. Jeśli chodzi o Masterclass, to jak sama nazwa wskazuje, uczymy się tam od mistrzów danej dziedziny. Ja wykupuję roczną subskrypcję za około $200, co jest sporą inwestycją, ale dzięki temu pisania mogę uczyć się od Malcolma Gladwella, biznesu od założyciela Starbucksa Howarda Schultza, wizji firmy od CEO Disneya Boba Igera, a gdybym chciał podszlifować umiejętności szachowe, to czeka na mnie kilkugodzinny kurs z Garym Kasparowem. Ogólnie czujecie vibe, taki edukacyjny Disneyland. Gdyby ktoś z Was chciał spróbować, to podrzucam link w opisie, tak jak zresztą do wszystkich narzędzi, które wymieniłem, są napisy na Masterclassie, zawsze po angielsku, często też po polsku, podobnie zresztą na Coursera. I tyle, jeśli o to chodzi. Jeśli czujecie niedosyt w wynikach i efektach w Waszej nauce języków, a lubicie mój sposób przekazywania wiedzy i chcecie nauczyć się języka ze mną, to zapraszam do dołączenia z gwarancją efektów na kurs online mojej autorskiej metody, którą opracowałem jako psycholog z doświadczeniem w samodzielnej nauce 11 języków. Jest to kurs metody, którą możecie zastosować w nauce dowolnego języka. Jest to jak taki plan treningowy, jak na siłownię, albo przepis na ugotowanie pysznej językowej pizzy, gdzie dowiadujecie
dowiadujecie się, co kroczek po kroku zrobić, aby nauczyć się waszego języka, jednocześnie uczycie się języka z materiałami, które polecam. A mało tego, jest do tego gwarancja efektów lub zwrot środków i dostęp bez limitu czasowego, pomimo tego, że kurs nazywa się Język w Rok, to dostęp otrzymujecie na zawsze, tak się po prostu nazywa metoda. Szczegóły, opinie, lekcje przykładowe, wykaz modułów i efektów nauczania kursu, z którym uczy się już ponad 1400 osób na językwrok.pl. Link w opisie, tam znajdują się wszystkie szczegóły i możliwość zapisu. A teraz sposób numer 7. Być może mój ulubiony, w sumie na pewno mój ulubiony. Nauka innych języków poprzez język angielski. Tak jak mówiłem na wstępie, język angielski to niesamowita furtka do wiedzy i do materiałów do nauki. To samo tyczy się nauki języków obcych. Portugalskiego, niemieckiego, tureckiego czy szwedzkiego uczyłem się niemal wyłącznie z materiałów po angielsku. No w przypadku niemieckiego i tureckiego korzystałem i korzystam trochę z materiałów po polsku, ale to jest tak powiedzmy 10%, ale już przy portugalskim czy szwedzkim był to tylko angielski. Greckiego, choć to akurat inny przypadek, uczyłem się głównie po francusku, trochę po polsku, a trochę po angielsku. Wspomnianego francuskiego, ale też hiszpańskiego, choć lata temu głównie po polsku, to w ostatnich latach też częściowo po angielsku. Jak to działa i dlaczego ma to prawo fantastycznie działać, tak jak w moim przypadku? Cóż, jeśli tylko wasz angielski jest na poziomie B1 w górę, to tak naprawdę to rozwiązanie może okazać się świetnym sposobem nie tylko na naukę nowego języka, ale również na wskoczenie na wyższy poziom z angielskim i to tak szczerze mówiąc bez szczególnego wysiłku i trochę przy okazji, ponieważ ucząc się, dajmy na to, hiszpańskiego po angielsku, zapominacie w pewnym sensie na ten czas, że uczycie się go po angielsku, ponieważ skupiacie się na hiszpańskim, a angielski staje się tym narzędziem i nawet jeśli czasem musicie sięgnąć do dwóch słowników, aby sprawdzić coś i do hiszpańskiego i też jak to jest po angielsku, to może to nawet i lepiej, bo nie zajmuje to jakoś szczególnie dużo czasu, a robicie progres w obu tych językach jednocześnie. O ile oczywiście bazowo jesteście z tym angielskim na odpowiednim poziomie, aby w ogóle być w stanie to robić i nie frustrować się co 5 minut, że pojawia się coś absolutnie nowego. Osobiście najczęściej korzystam w nauce po angielsku, tak jak mówiłem, w takich językach jak turecki, czy portugalski, czy szwedzki, czy niemiecki z apki Babbel, również link w razie czego w opisie, ale tak naprawdę materiałów po angielsku, jak wspominałem wiele razy w tym odcinku, jest naprawdę mnóstwo. Okej, tak jak mówiłem, jeśli pod tym filmem na YouTubie będzie minimum 250 łapek w górę, 250 polubień, to przygotuję też oddzielny wideo poradnik dla osób, które są obecnie na wcześniejszym etapie swojej przygody z nauką angielskiego i porozmawiamy tam o najlepszych apkach, książkach i narzędziach dla osób rozpoczynających przygodę z angielskim lub będących na poziomie trochę umiem, ale nadal nie czuję się swobodnie. Warto też zasubskrybować ten kanał oraz kliknąć dzwonek, aby bezduszny algorytm YouTube'a pokazywał wam moje nowe filmy, moje nowe poradniki, które pojawiają się na tym kanale co tydzień. Wszystkie materiały, o których opowiedziałem, a także miejsca, gdzie dzielę się wiedzą w internecie i polecane przeze mnie narzędzia do nauki oraz kurs online mojej autorskiej metody Język w Rok, na który możecie się zapisać choćby dziś i zrobić ze mną językowy progres, językową rewolucję w metodach waszej nauki. Zaprojektować w sumie specjalnie dla was system nauki, który pozwoli wam się uczyć i przyjemnie, i skutecznie, i nawet w miarę szybko. Wszystkie te odnośniki znajdziecie w opisie tego odcinka. I cóż, tymczasem życzę wam owocnej nauki. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, napiszcie w komentarzu, jakie są wasze ulubione sposoby na angielski oraz jeśli oglądacie do samego końca, dodajcie tę emotkę, która dziś symbolizuje wspomnianą owocną naukę, której po raz ostatni dzisiaj wam życzę. Widzimy się za tydzień. Pamiętajcie o codziennych językowych treningach i niech moc językowej siłki będzie z wami. Cześć!